Tak, słucham. Pani Beata? Tak, przy telefonie słucham. Dzwonię w sprawie koturny rozmiar 38, to jest aktualne? Jeszcze raz, w sprawie czego? Koturny rozmiar 38, niebieskie. Tak, to jest aktualne. I to jest za 20 zł? Tak, za 20 A za zł. 15 by dało radę? No niech pan nie żartuje już, naprawdę. Bym przyjechał odebrać. Nie, odebrać nie ja wysyłam. Bo ja też jestem z Gniezna, to bym przyjechał odebrać. Po co wysyłać? Pani będzie się namęczać. Nie będę się namęczać, ale do domu nie będzie nikt mi przyjeżdżał, proszę pana, naprawdę. No to na podwórku pani może mi dać te buty. Halo? No jestem, myślę. A jakąś kawę będzie można wypić u pani? Jakieś, nie wiem, pocałunki jakieś, pieszczoty? Rozłączyła się, jeszcze raz dzwonić? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy to jest aktualne? Tak. Rozumiem, że nie byłoby problemu, żeby przelewem zapłacić. Nie, no myślę, że nie. Bo pan mi powie, jaki pan ma rozmiar tego? Halo? Rozmiar czego? Tak, słucham. No tu jest napisane tak. Udostępnię swoje stopy. Można wysmarować je kałem, później wylizać i ewentualnie robić z nimi co się chce. I to jest napisane 109 zł za godzinę. Ej, co pan, no, kim pan w ogóle jest? Co pan sobie jakiś zrobi? Z ogłoszenia dzwonię, roxa.pl. No, pewnie, tak. To jest aktualne? No niech pan sobie jaj nie robi, dobra? Ale jakich jaj? Tu jest napisane, że pan swoje stopy udostępni. Tak, pewnie, może pan sobie swoje stopy udostępnić. No swoje mam, ja chcę kogoś, tak? Żeby podotykać, pogłaskać. No to przepraszam bardzo, ale nie ten kurwa numer. Do A widzenia. jeszcze mam pytanie, pan ma zrogowaciałe pięty? Słucham? Czy pan ma zrogowaciałe A pięty? pan mózg? A pan mózg ma czy nie? A czemu pan mnie obraża, jak ja tu w sprawie ogłoszenia dzwonię? To są jakieś żarty? No ja nie wiem jakie ogłoszenie, proszę pana. Ja nic takiego nie Że stawiałem panu dostęp... i może jakaś pomyłka. Że pan udostępni swoje stopy. Dobra, do widzenia. Aha, czyli nieaktualne, tak? Tak, słucham. Halo, witam, halo. Tak, słucham. Czy można zamówić wódkę do pokoju, bo już nie mamy siły iść proste. Czy można wódkę zamówić do pokoju? A to coś się chyba pan pomylił, dzwoniąc tutaj. Nie, akademik, tak? No akademik, tylko że my nie mamy ani jednej osoby w pokojach, więc chyba nie do tego akademika. A chciałem panią wkręcić, a pani się nie dała. Ktoś jeszcze w czymś mogę pomóc? Nie, nie, no, ale mam pytanie jeszcze. Tak? A ma pani pomysł, jak który akademik można wkręcić? Nie mam pojęcia. W Krakowie jest ich dużo, więc życzę Dobra, powodzenia w dobra, takim to razie. idę dzwonić. No, na razie. Kocham Robala, dzięki za wspierającego, szefie. Proszę, słucham, Merkury. Ale witam, czy koledzy mogą zostać na noc, bo nie mają siły do domu wrócić. Halo. Halo, czy mogą koledzy zostać na noc w pokoju? A z którego pokoju pan dzwoni? No nie powiem, bo problemy będą, bo to impreza jest. Proszę pana. Tak? Pytam, w którym pokoju pan mieszka? No ale po co to pani wiedzieć? Halo? Proszę pana. Tak. Czy pan rozmawia z kimś z miasta, czy z panią z recepcji? Z czy pan się słyszy, co pan dopiero mówi? No co, że jest imprezka w pokoju, tak? Chciałem panią zaprosić, bo alkoholu brakło. Ale jebła słuchawą, aż przester się załączył na słuchawkę. Ale pierdolła słuchawką, ty, telefon połamała. Słyszeliś, tato? Jebła jak. Jakby granata rzucała. Myślała, że na wojnie jest, ty. Ale zadyma dobra. Wszystko będzie. Dom studencki numer 1 Politechniki Krakowskiej. Proszę wybrać numer wewnętrzny tonowo lub poczekać. Czekać? Czy klikać coś?
Proszę. Halo, witam. Tak? Czy koledzy mogą zostać na noc w pokoju, bo tak się upiliśmy, że nie mamy siły pójść, wrócić do domu. Proszę? Czy koledzy mogą zostać na noc w pokoju, bo tak się upiliśmy, że oni nie mają siły do domu wrócić. Pół litra wódki wypili. Ha, ha, ale żarty. W którym pokoju? Nie mogę powiedzieć, to jest sajmisa, tak? Mhm. A jakieś problemy z tego będą, jakbym powiedział? Numer pokoju? No. Mogę zostać na noc, koledzy? Bo oni śpią już. Będzie cisza, spokój, tylko oni śpią już. Ale przepraszam bardzo, jak mogą zostać? Goście muszą opuścić pokój do 22.30. No a tak po cichu nie mogą zostać? Nie, nie mogą zostać, panie kochany. No jak oni się zalkoholizowali, to co teraz? No trudno, bardzo mi przykro, jeżeli goście nie wyjdą do 22.30, wezwę ochronę i albo policja. Proszę. Ale pani nie wie, w którym pokoju my jesteśmy. Ja nie mogę nie wiedzieć, w którym jesteście pokoju, jak mam kartki. Ale oni się nie wpisali. A? No. Nie wpisali no to się. To przeszukamy cały akademik. O, proszę pani, ile to czasu zajdzie pod łóżko i schowam i co wtedy? Albo do szafy. Niech sobie pan dalej robi numer. Bo ja się pytam normalnie, czy mogą zostać na noc, a pani tu wymyśla jakieś przeszukiwanie. Mhm. Niech se pan dalej żartuje. Więc dziękuję za informację i dobrej nocy życzę. Dzięki, czyli mogą zostać. Dzięki. Słychać, okay. Słychać. Halo? Halo, witam. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie tira, to jest aktualne? Ciężarówka? Jeszcze raz, bo pana bardzo słabo słyszę. Dzwonię w sprawie ciężarówki. Tak, z tą, z tymi wywrotkami, czy z wyścigówkami, czy tej białej? Za 25 zł. Aha, to ta biała, jest aktualna. I pani mi powie, ten pojemnik się otwiera i można tam coś przewozić? Ten pojemnik otwiera się tak jak bytkowóz, z dwoma od góry i nic poza aha. Tym się nie, niekoniecznie tam coś wejdzie w niego. To są takie małe otworki. A można tam wlać jakąś wodę albo coś takiego? Wodę można wlać, tak, wodę się da wlać na pewno. I się nie rozleje wtedy? No nie, tylko że tam jest, jak pan widział na zdjęciu, dwa są zamykane, jedno aha. Nie jest zamykane, no tak, więc tak. Trzeba będzie uważać, żeby się nie rozlało. A to szybko potrafi... I to nie jest takie zamykane, że mocno aha. Trzyma, tak? To jest a takie nakładane szybko, szybko potrafi jeździć ta ciężarówka? Nie mam pojęcia. Zależy, jak szybko się rozpędzi ją, tak? No. Po krzywej nawierzchni potrafi jechać, czy tylko po takiej prostej? No to już zależy, jakim pan jest kierowcą. A koła są wymienione, czy to są stare? Halo? Stare. A płyny są wszystkie uzupełnione tam, w tych kierunkowskazach? Tak, są uzupełnione. A pani mi jeszcze powie jedną rzecz, bo to jest odbiór osobisty, tak? Wie pan co, nie wiem, chyba ta rozmowa nie ma dalszego sensu. Dlaczego? Odebrać chciałem przyjechać. Słucham? Odebrać chciałem przyjechać. Bo z tego, no dobrze, no, bo z tego samego miałem. Ja uważam, że ta rozmowa nie ma dalszego sensu w związku z pana pytaniami. Bo ja też jestem z Kalisza, bym przyjechał to odebrać. Dobrze, wie pan co, dziękuję za telefon, do widzenia. A czemu pani taka jest? Halo? Ty, ale jebła słuchawą, ty. Halo, witam pani Jadwiga? Tak, przy telefonie. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Którego? Lizanie stóp. Jeszcze raz proszę powiedzieć, bo nie za bardzo słyszę, proszę głośniej. W sprawie halówek. Halówek, dobrze, tak. Kiedy można przyjechać i odebrać? No kiedy ma pan czas? Nie wiem, czy dzisiaj. A pani mi powie, one są wyprane i tak dalej, czy do wyprania dopiero? To znaczy, one są wyprane w bardzo dobrym stanie. Aha, czyli pani już je wyprała, tak? Tak, tak. I one pachną proszkiem, tak? Jakimś tam, czy tam płynem? Tak, 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 oczywiście specjalnym, tak, do butów. A to w pralce było prane, czy ręcznie? Nie, 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 ręcznie, proszę pana. Aha, jakąś tam ścierką, czy coś takiego? No, też tak, oczywiście. Pani mi powie, może pani włożyć telefon do tego buta, bo ja mam taki nowy telefon, że przechwytuje zapachy, bym zobaczył, jak to pachnie.
Aha, super, fajnie. Dzięki. Jakby pani mogła tam włożyć telefon w tego buta na 2 sekundy dosłownie. Ty rozłączyła się. Dzwoń pod numer 817 214 471. Halo? Pani Urszula? Powiedz Niger, 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 Halo? Niger, Niger. Pani Urszula? A kto mówi? W sprawie psa dzwonię, to jest aktualne? A tak. I to jest za 5500 zł, tak? Tak, dla gotki. Kiedy można podjechać po niego? Ale proszę pana o... Panu chodzi o dziewczynkę, o pieska? No obojętnie. Co, coś, co, co, coś lepszego, żeby było. A co pani by poleciła? Chłopaka czy dziewczynę by pani poleciła? Wie pan co, ja nie polecam. Taka, to jest taka sprawa, że każdy musi sam sobie wybrać. No to ja mówię obojętnie. Ale one jeszcze nie są do odbioru. One są maluśki. Mamy 5 tygodni dopiero, także tutaj... A kiedy będą do odbioru? Za 3 tygodnie. No, za no to jakąś zaliczkę by było trzeba przesłać? Tak. Ile? I kiedy? No w momencie, kiedy pan rezerwuje pieska, to pan przesyła zaliczkę, tak? No tak, czyli teraz bym musiał wysłać, tak? Tak, tak. No to ile wysłać? Na numer blik? By pasowało? Nie, nie. Wyślę panu numer konta. Aha. I ile pani zaliczki wysłać? 1000 zł. O, to dobrze, bo ja dzisiaj wypłatę dostałem, zarobiłem 2200 zł przez cały miesiąc. I powiem pani, że jestem taki zadowolony z tej wypłaty, że postanowiłem sobie kupić psa, bo nie mam co robić z pieniędzmi już. Aha, wie pan co, takie kawały, to proszę sobie zadzwonić do kogoś innego. Jakie kawały? Ja pani powiedziałem, ile zarobiłem tylko. No, ale wie pan co, sarkastycznie, więc ja nie wiem teraz, o co panu chodzi. Nie, serio, jestem zadowolony z tej wypłaty, że aż 2200 zł zarobiłem w miesiąc. Wie pan co, naprawdę ja jestem zmęczona, bo cały dzień pracy i nie mam ochoty na takie kawały, do widzenia. Ale to nie są kawały, ja chcę psa kupić, na poważnie mówię. Ty, ona od początku się wydawała taka dziwna, nie? Ona od samego początku taka dziwna typiara się wydawała, nie wiem, o co tu chodzi. Słuchaj, jaki stawiasz wynik dla Polski z Niemcami dzisiaj wieczorem? 1-0 dla Polski, Niemcy to kurwy. No to super, ja stawiam 2-1, bo ja jestem rodowity Polak z krwi i kości. A ten, jak to się mówi, a myślisz, że kto strzeli gola? Myślę, że Błaszczykowski strzeli gola, tak. Ten, który odejdzie z kadry, bo już niestety kończy mu się kariera w Polsce. Więc to już jest jego ostatni mecz towarzyski z Niemcami. A co myślisz o Niemcach? Ja myślę, że Polska wygra w uczciwej walce i bardzo ciężkim meczu. Tyle miałem do powiedzenia. A wiesz co, ja myślę o Niemcach, że Niemcy to kurwy. Niemcy, no może są dobre, ale Polska to trochę lepsza, ale to będzie ciężki mecz, mówię ci. Niemcy to kurwy. No, nie wzywaj na reprezentację. Dlaczego? Te posiadają tam Spitzellera, ty lepiej uważaj, żeby ci się nie dostał na kanał. Kogo posiadają? Nie, nie posiadają. Ale kogo posiadają Niemcy? Nie, ja tylko mówię o meczu, że Polska wygra tak czy siak. Aha, a Niemcy mają hakera jakiegoś, że na kanał się może dostać do mnie? Słuchaj, Polska ma zapisane w głowie, że musi dzisiaj wygrać i tyle, więc ja też mam zapisane w głowie wynik 2-1, że Polska wygra. A skąd wiesz, że mają tak zapisane? No bo muszą wygrać ten mecz, żeby się liczyć, a poza tym to jest towarzyski mecz, tutaj może być nawet remis, bo... Tutaj się nie liczy nic takiego o mistrzostwa, tutaj tylko na sprawdzenie sił reprezentacji trener wystawił najlepszy skład na mecz. Aha. Ej, a ile lat ma Robert Lewandowski? Lewandowski chyba już ma z tego, co wiem, 25 lat i posiada rodzinę, naprawdę super człowiek, mówię ci. Błaszczykowski też jest spoko. Nie, w internecie jest napisane, że Lewandowski ma 48 lat. Nie, nie, par,
prawda. Lewandowski jest to trochę stepowy. Raz, ze 2-3 lata i skończy mu się kariera nawet w Barcelonie. A jeszcze mam pytanie do ciebie. Jesteś na PC-tem? Jeszcze raz? Czy jesteś na PC-tem? Nie, nie jestem. A co to znaczy? Z tego niestety nie wiem. To skąd wiesz, że nie jesteś? No bo nie wiem, co to znaczy. Dobra, na razie, Robanie. No, na razie. Ale jaja, co widzowie? Jaja jak chuj. Halo, witam. Witam. Dzwonię w sprawie rowera. Czy to jest aktualność? Rower młodzieżowy 24 cale. Mam jednego klienta, który ma dzisiaj niby przyjechać. Ale jak to pani ma... Ale jak to pani klienta ma na mój rower? Przecież to jest mój rower. On został mi skradziony 2 lata temu. Spod kościoła. Aha. No jasne, jasne. Proszę oczywiste. Pani, to jest rower mojego syna, ja mam na to papiery i tak dalej. Nie wiem, czy pani go odda dobrowolnie, czy ja mam z policją przyjechać po ten rower. Dobra. Pani nie. Jest do śmiechu teraz, tak? Że pani mój rower chce sprzedać komuś. Jeszcze za 300 zł. Jeszcze za 300 zł. Chamstwo. No, super, na razie. Aha, czyli tyle ma pani do powiedzenia, tak? Złodziej. Za 10 minut się mecz zaczyna. Holska kontra Trzecia Rzesza. Tak, słucham. Halo, witam. Witam, dzień dobry. Ja mam takie pytanie, dzwonię z ankietą. Czy będzie pan oglądał dzisiejszy mecz Polska kontra Trzecia Rzesza? Tak, aktualnie. Proszę pana, jaki typuje pan wynik dzisiaj dla naszego narodu? Nie wiem, ale kto mówi? Dzwonię z radia. Przeprowadzamy ankietę, jakie wyniki typują ludzie. Jaki pan wynik meczu typuje? Polska kontra Trzecia Rzesza. Z jakiego radia, bo nie bardzo... Radio SK. Radio SK. Tak, tak. Jaki wynik... Nie wiem, jaki wynik typuję. Na razie żaden. 0-0 pan typuje, tak? Czy no, nie powiedziałem 0-0, nie wiem. A to pan zgadnie, bo do wygrania są nagrody. Jak pan zgadnie, to my się do pana odezwiemy z nagrodą. Jak pan zgadnie wynik. No to 3-1. I pan myśli, że kto strzeli te 3 gole? Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha. Niemcy. Niemcy. Ty, ale ja nie wiedziałem, co mówić, bo ja się na piłce nie znam, nie? I wtedy mi tą skrzynkę Halo, witam. Halo. Dzwonię w sprawie Młotka Ślusarskiego, to jest aktualne? Dzień dobry, tak. Pan mi powie, jeszcze mam takie pytania, to jest nowy młotek, bo widzę, że zapakowany Robala, jest jakoś. 15 złotych. Nie, no nówka sztuka. Siema, Robal, aha, czyli a jaki jest powód sprzedaży? Jaki jest powód sprzedaży tego młota? Znaczy powód taki, że nie potrzebny, po prostu wpadło mi tam kilka sztuk, wie pan, że tak powiem, no, z lewizny, więc po prostu sprzedaję. Pan mi jeszcze powie, bo tym młotkiem można się normalnie masturbować, tak? Tą końcówką. Można. I jeszcze mam takie pytanie, czy tym młotkiem można sobie walnąć w łeb? Można. Jak się bardzo ktoś postara, to można. Aha. A jakbym przyjechał do pana, to pan by mi mógł pokazać? Dobra. Halo, witam. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie takiej, że jestem zainteresowany tymi młotkami, co pan wystawił. No, takie te blacharskie. 3 niemieckie młotki specjalistyczne. No, to blacharskie są takie, no i są zamówione. Czyli na przykład do samochodu kucia, tak? Nie wiem, no do czego, tam różni ludzie. A to pan ma te młotki teraz przy sobie? Nie, nie mam już. Nie, kolekcjoner mówił. Aha, czy już sprzedane są? Tak, dopiero będę miał coś podobnego, może w przyszłym tygodniu. Jak pan zadzwoni we wtorek, to powiem, czy mam. A czy takiego nie mam, obucha żeby... też pan będzie miał, co tu jest napisane, że obuch? No, a też można, mogę mieć. A można tym obuchem sobie w łeb przepnąć? Można w łeb, nie tylko w łeb. A można się zmasturbować tą końcówką? To się spytaj kobiety. No właśnie pana się pytam, bo chcę jej na prezent kupić. Dobra, kupuję, nie mam czasu na kupić. A drzazgi nie wejdą? Halo? 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 Tak, słucham. Witam, dzwonię w sprawie kota dachowego, to jest aktualne? A czyli to nie jest dachowy kot, typowo. No tu jest napisane, że dachowy.
Nie, nie napisany dachowy. Jest napisany, owszem, jest dachowcem mieszany, ale to nie jest typowa, to nie jest zwykły dachowiec. I to jest za darmo? Raczej biorę symboliczną karmę dla zakota. A jaką karmę? Whiskasa z Biedronki, nie wiem, tam kilo 70 albo 2 kilo. To ile tego? Fioletowym opakowaniem. Jedno opakowanie zakota. Aha, to pani jest taką oszustką, że tu jest napisane za darmo, a pani chce karmę wyłudzić. Nie, ja zawsze biorę karmę. No ale tu nie, tu jest napisane za darmo, a nie, że za karmę. A jak ja nie mam pieniędzy na karmę, co wtedy? A no to wybaczy pan, to nie będzie pan miał kota i tyle proste. Aha, czyli to było trzeba napisać, że za karmę, a nie za darmo. Nie, za karmę nie piszę. Jak napiszę za karmę, to nie przejdzie mi tam. Powiem tyle, zwykłe chamstwo, bardzo nieładnie pani robi, że za karmę pani koty wyłudza. Tylko wie pan co, żebym ja oddawała kota dzisiaj i pierwszy raz, to może bym sobie z panem tak tu polemizowała, ale uwierzy mi pan, że nie jednego kota oddawam w ten sposób. Wie pan, oddając kota, ja nie mam pewności, czy pan go weźmie, będzie głaskał, a za tydzień nie wypieprzy gdzieś, Bóg wie gdzie, w pole albo gdzieś. Jeżeli komuś zależy, to kupi tą karmę i przywiezie tą karmę. Jeżeli komuś nie zależy, no to wybacz. A bym mógł coś innego dać zamiast karmy, bo te karmy, wie pani, jest kryzys w kraju. Nie, ja zawsze biorę karmę. Jeżeli pan ma kryzys, no to wybaczy pan, ja też mam kryzys. Mam dwójkę dzieci i też mam kryzys. No a kto pani kazał dzieci robić? Było seksu a nie robić. A kto panu kazał dzwonić? Do widzenia. No, i się rozłączyła. No, dodam go wtedy do znajomych. Tak, słucham? Halo, witam, dzwonię w sprawie kotów. Czy to jest aktualne? Tak, jest to aktualna oferta. Ile panu jeszcze tych kotów zostało? Bym chciał takiego ładniejszego. Ja przekażę moją mamę, ponieważ to są bardziej jej kotki, ja tutaj pomagam tylko w rozdaniu. Aha, to daje pan do telefonu tą mamę? Ziołowa herbata wpłacił 3 złote. Halo, dzień dobry. Halo. Już lepiej słychać. Halo. Ryszard z tej strony. Halo. Dzwonię w sprawie kota. Halo. Jeszcze raz, sekundkę. W sprawie kota. Kota. O tak. Tak, teraz słychać pana. Chciałbym tego kota dostać. Zaadoptować. No super, bardzo się cieszymy. Naprawdę, mamy, wie pan co, mamy tych kotków dużo, bo trzy takie bezdomne kotki się okociły u nas tutaj w ogrodzie. To naprawdę tak śliczne te koty. Naprawdę, ja nie wiem, po prostu musiały być jakoś, nie wiem, może z jakimś kotkiem rasowym połączone. Naprawdę są takie piękne, że no, aż żal po prostu, że nie mają domu. No i tak próbujemy im znaleźć dom. Więc jak pan jest zainteresowany, to naprawdę chętnie. Ja jestem zainteresowany tym na drugiej fotce, tym hapsem siwym. Dobrze. Taki szaro-biały, prawda? On jest dostępny? Jest dostępny, bo muszę powiedzieć, że jeszcze taka druga pani się też zadzwoniła, ale też do innego kotka, takiego bardziej szaro-rudego. Także jak najbardziej jest, nie ma problemu. Proszę tylko powiedzieć, czy kiedy pan by chciał go odebrać, bo one mają około teraz 7 tygodni. I tak właśnie się zastanawiam, czy na przykład w tą przyszłą, tą sobotę co przyjdzie, albo... Co wy piszecie, że zostaw? Chcecie telefony, czy co wy robicie? Nagrywasz Brawl Stars zadymiarze, gościu. Halo? Tak, pan? Zdaję sprawę kota. Ratyjskiego. Tak? Czy to jest aktualne? 1500 zł, tak? No tak, taka jest właśnie. 1550, ale to właśnie jest dlatego, żeby było 1500. Ale panią wyczułem, co? No tak. Jestem zainteresowany tym hapsem. Kotem. Halo. A skąd? Tak, słucham. A skąd pan jest z Warszawy? Ja jestem z Warszawy. Aha. No tak pytam, bo ostatnio właśnie byli po kotka z Warszawy.
A. To nie tak daleko. On może w bloku mieszkać, ten kot? No nawet lepiej, żeby mieszkał w bloku. A czemu? Bo... No dlatego, że teraz to i tak wychodzące koty, to nie bardzo się teraz jakaś choroba nowa zaczęła, więc w domu jest bezpiecznie, o to chodzi. A on musi z domu wychodzić na spacery? Znaczy w sensie, w mieszkaniu jest bezpiecznie. A on musi z domu wychodzić na spacer, musi chodzić, czy nie? No właśnie mówię, że ze względów zdrowotnych lepiej, żeby był w mieszkaniu. Na serkach, tam zadami można go wziąć, ale żeby się nie spotykał za bardzo z innymi zwierzętami, żeby jakichś chorób nie przyniósł, nie o to chodzi. Czy mogłaby pani mi wysłać tego kota do haczkomatu? A, to pan sobie żarty robi. Nie, nie. Bo ostatnio... Nie, no jak zwierzątko... Ostatnio królika kupowałem. Królika ostatnio. To... Wie pan, to nigdy nie miałabym serca, żeby komuś paczkomatem jakiegokolwiek jakiekolwiek zwierzątko wysłać. A ja królika kupiłem paczkomatem. A może i tak, może tak można. Królik może jakiś jest bardziej odporny, mały kotek i jakby tam go ktoś rzucił nie taki, by coś się z nim stało, w życiu bym nie oddała, powiem. Aha. A można pani stopy wylizać? Jeszcze raz nie rozumiem, co pan powiedział. Czy ten kot poluje na myszy? Nie polują. A w domu mam myszy. To on nie złapie myszy? Ten kot? No ciężko mi powiedzieć, bo tutaj są nieprzyzwyczajone, żeby łapać. Bo w domu mam kilka myszy i 3 szczury się zalęgły u mnie. To wie pan, co pułapkę lepiej kupić niż kotka, taniej będzie. A nie, bo ja chcę kota też kupić. Aha. Od pani. Sprzeda mi pani kota? Ale to musiałby pan przyjechać i tutaj zobaczyć na miejscu, bo na pewno nie będę nigdzie wysyłać. A ile, ile kilometrów z tego Warszawy jest do pani? Wie pan co, to zależy jaką trasą się jedzie. Około godziny. A rowerem to ile się jedzie, bo ja nie mam samochodu. No to musiałby może pan kogoś o pomoc poprosić, bo no jak pan rowerem kotka by... Do plecaka. Przecież to trzeba mieć transport. Do plecaka go. Tak chyba, że specjalny plecak. Do plecaka go wsadzę. Nie wiem, bo raczej przyjeżdżają wszyscy autami, żeby kotek był bezpieczny, nie? A motorem można? Oczy mu zawiążę i do plecaka go wsadzę. Da radę? No powiem panu, że widziałam, że nawet do... Bo niektórzy nie mieli transporterka i przychodzili w pudełkach tekturowych do auta i powiedziałam, że nigdy więcej tak nie da. Aha. Na motor też. Dobra widzowie, nie chcę mi się gadać z nią. Ona za dużo gada. Ona za dużo gada, nie chciało mi się. Witam pani Grażynę? Tak. Do Sulejówka się zadzwoniłem, tak? Tak. Dzwonię w takiej Loczek, sprawie, 2 złote. Że po prostu jestem Siemano, zainteresowany tym mikserem live, polarnym. Odwalik, na pespory donate, będę do końca, mimo że o 3.45 na wycieczkę. Kiedy można po niego podjechać? Proszę pana, a możemy się gdzieś umówić? No, w jakimś sklepie czy coś takiego, tak? No tak, bo szczerze mówiąc w tej chwili to tak nie do końca mi pasuje. Aha. Tak. A pani mi powie, jakie funkcje ma ten robot, że pani go tak tanio sprzedaje za 200 zł? Proszę pana, halo? To jest mieszanie. Mieszanie? Głównie, tak. Czyli na przykład jak się bigo zgotuje w tym kubełku, to wymiesza, nie, tak? Nie, to nie jest gotowania. A do czego to jest? To nie jest, proszę pana, no dom, tak, głównie. A Murzynka zrobi ten robot, jak Bu się powie? Ale on nie, no, albo oczywiście. Albo sernik jakiś? Proszę pana, nie. Nie? Pomylił pan urządzenia, oczywiście, że nie. Nie, no to jest napisane mikser robot kuchenny. No tak.
A czyli on na przykład mikser potrafi... planarny. I tak jak widać, proszę pana, na zdjęciach, to nie jest urządzenia typu Master Cook, tak? Aha. A co to on jest ten gotuje, a co to jest ten, a co to jest ten Big Cook? No to co, to co, co to jest ten chce kupić. Co to, a co to jest proszę ten pana. Big Cook? Proszę pana, proszę sobie nie urządzenie. Dobra, rozłączam się z nią, przerywa ją, nie da się gadać. Oli, wypierdalaj. Halo, witam. Halo. Tak? Dzwonię w takiej sprawie, jestem zainteresowany tym robotem. Ale no jest przy ogłoszeniu napisane, że sprzedany. Sprzedany? Tak. Nie, tu jest napisane, że aktywny. No nie, no ale jest przy w tytuł wpisałam, że sprzedany. Aha. Ale to nie, to, nie mogę jeszcze. To nie nauczyli, nie nauczyli cię babo ogłoszenia usuwać? Babo, jeszcze raz? Nie nauczyli cię babo ogłoszenia usuwać? Jak sprzedany? Gorzej ci? A co cię to interesuje? No babo, jedna ty jak sprzedany to się usuwa, tak? A nie kurde, tu klientów się kusi. Na zakup. Weź się lecz, człowieku. No leczy się, ale co to, co to, co ma leczenie na wątrobę do... Dobra. Trzeba... No słucham. Dozwoniłem się do Top Escort Model? No tak. Mam pytanie, czy jest szansa kupić od ciebie te majteczki, co masz na fotkach? No jest taka szansa. Albo jest inny za... nawet. A za ile byś odsprzedał takie? No nie wiem, 4 dychy. O, tak tanio? No, może dać więcej, no jak chcesz. Myślałem, że my się zamkniemy na setkach jakichś, a to 4 dychy? No chcesz, to może mi zapłacić więcej, no nie ma problemu. No dobra, może i bym się pokusił. I jak to się, jak to się skontaktować można z tobą? A gdzie ty jesteś w ogóle, w jakiej miejscowości? No w Polsce mieszkam. Ale w jakim mieście? W Katowicach. No jestem w Dąbrowie Górniczej. O, to blisko chyba, nie? Czy daleko? No niedaleko, blisko przecież. A, to może by była szansa, żeby te majteczki nawet na żywo odebrać i nie wiem, co, jakie tam masz no, jeszcze... No byłaby szansa. Jakie tam masz jeszcze oferty, na przykład w tym, w cenniku? Masz jakiś cennik? No słuchaj, ja oferuję oral, pieszczoty, pocałunki na spotkaniu, robię lodę z połykiem, głębokie gardło i godzinka 300 za seks. Czyli z majtkami 350 zł by było. No, no, no. Dobra, to weź mi te majtki, ile dni byś mógł ponosić? No ja mam takie już noszone, tylko że czerwone w tym momencie. Tam, aha, ile dni je nosisz, te majteczki? No ja wiesz, je miałem na sobie 2 razy i miałem tyłek nasmarowany, wiesz, balsamem o zapachu kokosowym, więc... Aha, i czym te majtki pachną? Bo by mi zależało, żeby takie... No balsamem kokosowym. A mi by zależało, żeby były takie przepocone do wąchania. No to mogę je ponosić i przepocę. Tak z 3 dni byś je dał radę ponosić? No dobra. No i pięknie. I tak jak robisz kupę, żebyś się za bardzo nie podcierał, żeby były takie ślady na nich. Mm-hmm. Jakbyś dał radę. No, jak chcesz. Dałbyś radę takie coś zrobić? No, dałbym radę. I cena się podniesie wtedy, czy taka sama? No, no może ze 100. Tylko, że ja jestem w Dąbrowie do czwartku, więc... No tak, no to my byśmy się spotkali no, nawet wtorek, poniedziałek, jutro no nawet. No to wtorek. Dobra, to wtorek. I do wtorku byś tak ponosił? No i dobra. Byś sobie dupki tak do końca nie podcierał, dobra, tylko troszkę kałku, no żeby dobra zostało. Dobra, wy sobie teraz średnio mogę rozmawiać, to odezwij się we wtorek. No, no dobra, dobra, na razie. Ej, to było jedyne ogłoszenie męskiej tej. To było jedyne takie ogłoszenie, wiecie? Halo, witam, pan Krzysztof? Jeszcze raz? Dzwonię w sprawie dzbanka, czy to jest aktualne? Tak, ogłoszenie mam aktualne, tylko wie pan, że jadę samochodem i aha, tak trzeszczy, że nie wie. Halo? Do pana odzwonię. Kontaktujemy się później, dobrze? Tak, tylko ja mam pytanie jeszcze, ja mam pytanie o ten dzbanek. To ja do pana zadzwonię, dobrze? Aha, dobra, dobra. Za jakieś 10-15 minut. Dobra, no, na razie. Dobra. Kurwa. Kocham cię, Patryk. Dzięki, Franek, za 2 złote. Halo? 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 Słucham. Dzwonię w sprawie patelki, halo? Z powłoką. Halo? Halo, rozmowa jest nagrywana, słucham. Za 20 zł, patelkę. Chuj, że teraz nagrywana rozmowa, i co? No i numer też widzę, dziękuję no i co bardzo, do widzenia. No i co?
No i co? No i mam wszystko nagrane. No i co? No i co? No i słucham, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? No i co nagrane? Z niepełnosprawnego człowieka się wyśmiewa pani? Nagrane? Ja się nie wyśpiewam, tylko że robicie z siebie durni po prostu. Nie macie jakiś czereń czy coś, dzwonicie. Niepełnosprawny to dureń, tak? Obraziłem. Mhm. Nagrałem to wszystko, na policję zaniosę. Mam 70 lat i teraz się pani śmieje z niepełnosprawnego człowieka. Tak? Głos gówniarza i 70 lat, daj spokój. Gówniarza to pani jeszcze zrobi, o. Kurwa. Tak. Aktualne samochód? Fiat Multiple? No. Aktualne? Tak. Nic dziwnego, że aktualne. Nie wstyd ci taki samochód sprzedawać? Multiple Fiat. Słyszysz? Nie wstyd ci taki samochód sprzedawać? Gościu. Nie wstydzisz się? Dalej. Nie wstydzisz się takiego samochodu? No nie, a co tam jeszcze? Jak miałem taki samochód, to go podrzuciłem sąsiadowi na złość, jak mnie wkurwił, a ty to sprzedajesz. Słyszysz? Słyszysz? Słyszę, no z bałwanem gadam, no. A co jeszcze mi powiesz? No, to wszystko. A ty co powiesz? Gdybyś się pierdolił. No chyba ty, gościu. No chuj dzwonisz do mnie. Nachlałeś się alkoholu? A ty? Nachlałeś się alkoholu, że ci się nudzi, wydzwaniasz do mnie? Nie, dzwonisz do mnie i mi oferujesz samochód. A ja nie chcę takiego... Weź tę mąką zakryj, kurwa, no. Ja ci 100 razy mówiłem, ja nie chcę tego samochodu. Ja nie chcę tego samochodu, ja ci 100 razy mówiłem. Że taki samochód, ja ci mówiłem 100 razy, że taki samochód to za darmo się oddaje, a nie się sprzedaje. No to trzymać jakiś kurwa. Zapytaj się tamtego idioty obok ciebie, czy nie wstyd po prostu takim samochodem handlować? Zapytaj się. Ty, a faję byś mi zrobił? Tak. No to dawaj, przyjedź, wbijaj. Za ten samochód, tak? No nie, bez samochodu. Opierdolisz mi gałę? Za darmo? Gałę czy mi opierdolisz? Za darmo nie, za pieniądze. A ile? 100 zł. Kurwa, ty kurwa tani jesteś, kurwa frajer, widzisz? Jak się potrafisz zeszmacisz, kurwa. Jeszcze te zęby wyrwi, żeby mnie nie ugryzł, ty kurwa baranie, kurwa. Za stówkę te zmigałe opierdoli, ty kurwa frajerzy pierdolony. No, przynajmniej nie jestem gejem, tak jak ty. Nie, ty jesteś gejem, bo chcesz mi opierdolić faję. Nie, bo ty mi to zaproponowałeś. Ty kurwą jesteś zwykłą, szmatą. W życiu bym kurwa nawet za 1 000 000 złotych mnie opierdolił, kurwa gały, a ty byś kurwa, a ty za stówkę chcesz się stresz, żebyś te zęby wyrwał. A ty chcesz ty chcesz mi zapłacić za to. Tak, stówkę. No. Tam co powiedziałeś, 100 zł. Bo jesteś gejem. Jeszcze pewno połkniesz, kurwa, moją spermę, ty kurwa. Chuju złamany. Bo jesteś gejem. Jesteś gejem, ty jeden, ty. Co przyćpałeś? Heroinę. Chuj mnie to obchodzi. Nie na masz... pewno ty nie stać. Ty chuja nawet nie masz. Na pewno ty nie jesteś, kurwa. Ty chuja na... Ty chuj, Nic, kurwa. Pewno, kurwa, masz coś taniego, kurwa. Ty na... Zwykła gadówa jesteś, kurwa. Ty nawet takie ogłoszenie oglądasz, kurwa, za 4000 zł. Zwykłym szmaciorzem jesteś. Zwykłą parówą. Ale to ty wystawiłeś. Multiple na sprzedaż. No i chuj cię to obchodzi, mogę sobie kurwa puszkę z piwa wystawić, kurwa z petami, kurwa, a ty jak chcesz to sobie kupa, jak nie chcesz to nie kupuj. Po chuj do mnie wydzwaniasz. To ty do mnie dzwonisz. Ja do ciebie dzwonię. Miałem 69 nieodebranych połączeń z tego numeru. Jaki kurwa jebany czwór. I co? Bawi cię to? Że się bawisz do ludzi telefonami? A skąd dzwonisz? Z Radomia.
O. Obok Sosnowca. Z Radomia, wcale mnie dziwi, kurwa, jakbyś, jeszcze ja byś powiedział, z Radomia jeszcze z Sosnowca to jeden chuj, kurwa. No. Ty no. Byś tu nawet nie wjechał do tego miasta. Z Radomia, z Picu, kurwa. Ty byś nawet do Radomia nie wjechał, bo by cię nie wpuścili tutaj. Krystalna wpłacił 2 złote. Ale z ciebie pajac, kurwa. No. Nie, dobrze się, kurwa, nie mam czasu na to. Przynajmniej nie jestem gejem jak ty. Ale to ty mi chcesz robić pałę za 100 zł, kurwa. Ale ty to zaproponowałeś, a ja chcę zarobić pieniądze. No to dawaj, przybijaj tutaj, kurwa. Czekam na ciebie. 100 zł i dojazd na paliwo. Dobra. Na ten numer telefonu wyślij mi blik. Powiedz mi, a liżesz dupę? Tak. 50 dopłaty. Ile chcesz za lizanie dupy? 50 zł dopłaty. No i dobra, to wie. A tego kolegę twojego też będzie trzeba obrobić? Tak, to będzie miał razy 2. To będzie miał 250. No. A chcecie razem czy osobno wasz? A chcecie razem czy osobno? Kurwa. Chcecie razem czy osobno, żebym was obrabiał? Pierdol się. Sam się pierdol. Dziadu, no. Ty mnie będziesz kurwa od pedału wyzywał? Ty sam jesteś pedał, kurwa. Jesteś frajer i tyle. Ale naćpany jebany kuta. Nie, naćpany pierdol nie. Się, naćpany nie. Pierdol. No, sam się pierdol ty. Oszuście. Po co ty do mnie dzwonisz? Powiedz mi. To ty do mnie dzwonisz, 69 nieodebranych połączeń. 69. Tak! 69! Kto? Chuju. Chuju. Przepraszam, 69. Chuju. Chciałem ci mieć. Mów ci proszę na 69 nieodebranych. Na jakiejś wsi zasranej mieszkasz. Ty, a nie chciałbyś za darmo? Nie, za darmo nie. Ja chcę zarobić pieniądze na to. Mhm. To nie musisz pałę robić, zapłacę ci stówkę. Wyślesz mi na numer telefonu blik? Tak. Kiedy? To wyślij. No już. Jak nie wyślesz, to tyle. Jesteś biedakiem jebanym. A tego koleżkę to tam ucisz, bo ja go po głosie poznaję. Powiedz mi, ileś byś pał? Ja nic nie robiłem. W ogóle, ale powiedz mi, co ty bierzesz? Że, tak z czystej ciekawości, co wziąłeś? Koks. Co? Koksu. No, koks, kurwa. Tyś widział koks, kurwa. No. A ty widziałeś? Koks teraz ja mogę, kurwa, dziubnąć, kurwa. A ty widziałeś? Życie na to nie było stać. A ty widziałeś? Życie na to nie stać. Ty nawet normalnego samochodu nie masz. Ej, ty kurwa, matole jeden. Ty jeździsz Fiatem Multiplom i się przechwalasz. Na mieście jedziesz, to cię palcami wytykają, że takim gównem jedziesz. I co? Taki mądry już nie jesteś, co? Ucisz tego frajera tam obok ciebie. A powiedz mi, a gdzie twoja matka miała tyle śniegu? Gdzie to na to? A twoja gdzie miała, że takiego bałwana jak ty ulepiła? No właśnie, gdzie ulepiła takiego bałwana jak ty? Matole. Ile masz ojców? Ile masz ojców? Bo ja mam 2. To ja się ciebie pytam. Ja się ciebie pytam, gdzie twoja matka, kurwa, tyle śniegu znalazła? To ja się ciebie pytam. Ty nie pytaj się moimi pytaniami. Nie. Jesteś, kurwa, bęcwałym, zwykłym, kurwa, frajerem. No. Nabrałeś się alkoholu? Naćpałeś się? No właśnie, chyba ty. Nie. No chyba ty, bo po głosie twoim słyszę, że brałeś narkotyki. Dobrze, kurwa, kurwa. Ja się rozłączam. Nie będę gadał z dwoma... Wyślij mi numer telefonu, tam kolegów wyślę, tak ci nalijebią, że się, kurwa. Nie będę gadał z dwoma pedofilami, którzy jeżdżą Fiatem Multipla, na razie. Stary, proszę odłożyć do jutra mój numer. Czemu mam twój numer odłączyć? Gościu, nie żartuj sobie. Halo. Halo. No, jutro będzie do odebrania Peugeot.
Tak po 16. Jaki prezent? O co chodzi? Peugeot, samochód będzie do odebrania po 16. Jaki Peugeot? Ja nigdy zamawiałem, proszę pana. No jestem mechanikiem. Ja z jakiego pana to jest? Nie wiesz gdzie... Krzysiek, tak? Czy nie? No ja nie jestem Krzysiek, jestem Przemysław. Proszę pana. Co ty kurwa palancie podajesz za numer? Halo, ale witam. Halo. Robalini. Halo. Czy mogę koledzy zostać na noc? Powiem panu, co ja tak się napiliśmy na weekend, bo już rozpoczęliśmy weekend. Czy mogą zostać na noc trzech kolegów? Nie. Czemu? No bo nie, bo to... To się zgłasza wcześniej. A można teraz zgłosić? Nie, teraz nie ma komu zgłosić. No panu. Ja tu jest kierownik po to, to się uzgadnia do południa. A tak po cichu by nie dało rady? Nie dało rady. A jak zostaną, to co za to grozi? No to jutro pójdziecie na dywanik do kierownika. No ale oni nie są z tego tego. No to wy wylecicie wtedy. Internatu z hukiem jutro. No dobra, i tak planuję zrezygnować, to zaryzykujemy, może nic się nie stanie. To spróbujcie, to mówię. A mam takie pytanie, pan by mógł skoczyć do sklepu, jakbym panu dał 20 zł za drogę? Dobrze się ty czujesz? Bo potrzebujemy dwie lubelskie smakówki dokupić. Nie, proszę pana, bo ja nie jestem od tego. I czy pan mógłby jakieś bledki dokupić? Nie. Bo nam się skończyły. Nie. A ma pan może trochę marihuany? No mam. Za ile pan sprzedaje, tak pomiędzy nami? Panie, skończmy tę dyskusję, bo to nie ma o czym. No ona się skończyła, no panie, no co my mamy zrobić? Mnie to obchodzi, no toście się źle zaopatrzyli. Pan jesteś człowiek, czy nie? Nie jestem człowiek, a wy widocznie nie jesteście ludzie. Dobra, myślałem, że pan będzie pomocny. Ale się pomyliłem. Ha! Ale się wkurwił, co? Trochę. Delikatnie się zdenerwował. Ale. Tak, słucham. To auto to aktualne? Czy sprzedane? Jakie auto? No, z Eriksa. Pan ale które auto z Eriksa? Kamil pan? Tak, a pan? Wiesiek. Ja dostałem numer Wiesiek. Tu od tego. No to na razie, Wiesiu. To jest samochód, tak. Ty, ale chamstwo. Kacfelina mogę moda? Halo. Ale witam, pan Andrzej. Słucham. Dzwonię w sprawie tego superauta, co pan wystawił. Jakiego? Samochód? Fiat Haltipla, 1.6 z gazem. Nie mam takiego. Multiple, no. No tak. Fiat Haltipla 1.6 z gazem napisane. No. 8800 zł. No. On jest zarejestrowany, bo tu widzę, że tablice ma ściągnięte. Nie. A on za granicy jeszcze z Polski? Za granicy. Czyli będą jakieś problemy z registracją, Julia czy nie? Julia Wesołowska wpłacił 3 zł. Nie. A pan wytłumaczy to, jak to zrobić i tak dalej? Bo ja za granicy nigdy nie rejestrowałem. Już zarejestrowany. A w Polsce jest zarejestrowany on? Już, tak. O, czyli nic nie będę musiał robić? Nie. To kiedy można po niego zajechać? W tygodniu jeszcze w Niemczech. W sobotę. On jeszcze w Niemcach jest, może... ten samochód? Ja jestem w Niemczech. Aha. A w jakim a do jakiego miasta trzeba przyjechać? Rudnika. Aha, dobra, to ja wiem, gdzie to jest, bo ja jestem z Rzeszowa. Okej, czołem. Gdzieś, no panie! Jeszcze... Dzwonić sobie. Jeszcze mam pytanie. Już nie, koniec, kurwa rozmowy. Panie... Gadaj, co tam? Guza panie. Pan... Guza pan szukasz? Panie! Tak? Czego jeszcze? Dusza jęczy. No chciałem się dopytać czego jeszcze... Czego dusza jęczy? Chciałem się dopytać jeszcze o te samochody, bo tu są krętacze, tak? Na Eliksie. Chciałem się upewnić. No. Bo raz kupiłem auto, to normalnie podłoga była zrobiona z drewna i zanim dojechałem do domu, to... O kurwa, no to widzisz. To, no, ciągłem, to ciągłem nogi po asfalcie. To tu jest jesion. Z jesiona tak, jest? Będzie... Z jesiona, jest odpierdolona, z jesiona.
Pan mi jeszcze powie, jak często tam są zmieniane te oleje w kierunkach, w kierunkowskazach. W kierunkowskazach co 10 tysięcy. Aha. A teraz były zmieniane kiedy? Teraz był wymieniony, a w lesie, jak był na łańcuchu, go prowadził i wymienił tam w lesie chyba. Aha. To świeżo, świeży. Tak, dobra, że będziesz jeździł. Dobra. No, na razie. No, na razie. Ej, albo ten typ rozpoznał, albo nie rozpoznał i chciał stronować. Hej, Robalini, ladne okulary, Robalini, ladne są. Dzięki, szefie. Tak? Witam, pan Piotr? Tak, słucham pana. Dostałem kontakt z polecenia, że pan handluje Fiatem Multiplą 1.6 benzyna. A to, to, no to bardzo dobra informacja, no. A to jest już nieaktualne. Nadal jest na sprzedaż, jeżeli ja to chcę pan zapytać. A to jest zarejestrowane za granicą, czy w Polsce? W Polsce. Czyli on nie, normalnie łatwa rejestracja jest, tak? Mhm. I tylko trzeba zgłosić, tak? Proszę? A tablice mogą te zostać, czy trzeba zgłosić? Mogą zostać. I tylko zgłosić trzeba, tak? Trzeba. I tylko... Tak mówi polskie prawo. I tylko to i nic więcej, tak? I nic więcej. Dobra. Nawet nie trzeba jej odbierać. O, dobra. Pan mi powie, czy to jest rejestracja warszawska, tak? Tak. Bo wie pan, żebym tu dewastacji jakiejś nie dostał, bo jak zobaczą obce tablice, to mogą, nie wiem, auto ukraść albo coś. Nie, no myślę, jeżeli pan z kimś porozmawia, no to od razu się zorientują, że to bić trzeba, a nie rozmawiać. Aha. Dobra, kiedy można przyjechać po to? Już, albo nawet wczoraj. Jak? Nawet wczoraj. Wczoraj? No. Jak ja wczoraj nie wiedziałem o tym jeszcze. Aha. No. Co, ile tam się wymienia ten płyn w kierunkowskazach? W kierunkowskazach nie, one są zalane na stałe. Nie? Aha. I normalnie świecą i się nie przepalają, tak? Nie, wcale nie świecą. No jak nie świecą? No fluorem są zalane, one po prostu odbijają światło, nie? Aha, czyli przeglądu nie przejdzie to, tak? A po co przegląd? Na multiple nie trzeba mieć przeglądu, nie? Aha. Aha, to nie wiedziałem, to pan mi teraz tu ciekawe rzeczy mówi. No, nowych mądrych rzeczy się pan dowie. A te ubezpieczenie trzeba mieć, czy na to nie? Ubezpieczenie tak, no bo jeżeli ktoś taki jak pan chce kierować z takim autem, no to trzeba mieć, nie? Aha, aha. No dobra, a ile to kosztuje? 500 zł. Aha. No to nie tak źle, to te 500 zł pan opuści, nie? Bo tu 500 jest? Tak. Dobra, a tak no, poważnie... No 5 opuszczę, bo 500 zł kosztuje, nie? A tak poważnie się teraz zapytam, pan jest jakiś nachlany teraz? Albo narkotykazowany? Nie jestem. To czemu pan takie głupoty... Po prostu rozmawiam na pana poziomie. Nie? No ale co ja takiego tak, złego... Tak by pana nie rozczarował. Co ja takiego złego się spytałem? No ale nic, no przecież odpowiadam panu na wszystkie nurtujące pana pytania. No ale panie, no spytałem się o tablicę, a pan mówi jakieś głupoty, że tu zalane, że przeglądu nie trzeba, no pan jest, nie wiem, jakiś... Jakiś naciągacz. Jeszcze ma pan jakieś pytania? No to mi teściowa mówi obok, że to jakiś naciągacz dzwoni. A, żeby no nie... to dobrze mówiła, no bo to ja już tam parę razy z teściową właśnie rozmawiałem, no, z pana kolegami, no. Aha, to pan zna ich? Tak, no poznaję, bo tutaj wydzwaniacie do mnie od 2 miesięcy, także no, coraz bliżej się poznajemy. Jak ja pierwszy raz dzwonię, jakie 2 miesiące? No 2 miesiące. Jak ja pierwszy raz dzwonię, ja w ogóle dostałem numer wczoraj od sąsiada. No. I tam paliwo rakietowe się wlewa, tak, do tego auta? Spirytus. Jakie? Spirytus. Taki wyciąg z ziemniaka. Jak spirytus, to się pije, panie, a nie wlewa. No widzisz, no. Aha. Ludzie równie do tych spraw podchodzą. Aha. Ty, jakiś dziwny koleś. Słyszeliście to, co on gada w ogóle? Nie, no. Ja nie mam siły już po te multiple dzwonić. Na pewno się upieczesz w tym swetrze. Halo, witam.
Dzwonię w sprawie Huzli, Psi Patrol, 160 elementów. Tak? Czy to jest aktualność? Tak. Kiedy można te puzzle przyjechać odebrać? A kiedy pan pasuje? Dzisiaj. Albo jutro. No to zapraszam. Dobra. Ale to dzisiaj by pasowało? Może być dzisiaj. A ile trzeba mieć IQ, żeby te puzzle potrafić ułożyć w ogóle? Żeby nie były za trudne? A ja nie wiem. Aha, bo to jest 160 elementów, tak? Tak. To chyba 160 IQ trzeba mieć, tak czy nie? Nie wiem. I jeszcze mam pytanie, czy te puzzle wyleczyłyby dziadka z Alzheimera? Bo on ma taką chorobę, że zapomina. Proszę pana, jeżeli pan sobie żartuje, to ja dziękuję za takie. Nie żartuję właśnie. Puzzle, to nie żartuję właśnie, mówię na poważnie. Halo. No to jeżeli pan chce te puzzle, to zapraszam. Dobra, to jutro bym podjechał. O której godzinie? Jutro czy dzisiaj? No mogę dzisiaj, ale o której godzinie? Do której godziny by pasowało? Do 22? Może być. I to jest za 10 zł, tak? Tak. A tam są wszystkie klocki? Żaden nie jest zgubiony? Są wszystkie, co już mam. No dobra. Kolację będę mógł... Kolację można zjeść u pani, jak będę jechał? Nie. Bo to już taka pora kolacyjna. Jakieś pani kanapeczki z pomidorkiem, ogóreczkiem by zrobiła. Szyneczka jakaś, konserwowa. Jakieś flaczki, kiszki jakieś pani by zagotowała. Co by pani na to powiedziała? Nie, dziękuję. Aha, czyli, czyli pani nie ugości drugiego człowieka na kolację, tak? Taka pani jest po prostu niemiła, tak? Ja bym tylko wypił u pani kawę i zjadł, bo jak będę tak późno u pani, to po co mam o takiej późnej godzinie jeszcze sobie robić sam kolację, jak mogę u pani zjeść? Ja mam męża, więc... No to możemy z mężem zjeść, on pójdzie do łazienki, ja panią szybko pomacam albo wycałuję. Dobrze. Chce pan te puzzle, czy nie chce pan te puzzle? Tak, chcę te puzzle. To zapraszam. Dobra, będę za pół godziny, na razie. Ej, ona zamiast się wkurwić, to jeszcze na koniec się spytała, chce pan te puzzle? Ale jaja. Jeszcze się spytała na koniec, czy ja te